Witajcie moi drodzy w trzecim odcinku Let's Playa, czy też gameplaya, zobaczymy, z gry Dragon Age. Początek. Jako, że w poprzednim odcinku już się mocno ustosunkowaliśmy, przeszliśmy próbę dołączenia do Czterech Strażników, w tym momencie jesteśmy prosimy na audiencję u króla, więc słuchajcie. Darkspawn Horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. That's the case. Perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces lubią. Will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the lady from Highever I met earlier. I understand congratulations are in order. Every Grey Warden is needed your now. Majesty. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kaelin. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines. And then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from cover. To flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishaal in the ruins, yes? Jak to oczywiście ja, bo zawsze się wysyłam. I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make Wiedziałem. Sure it's done. Patrzcie, kurde. We need the beacon. Without it, Loghain's men won't know when to charge. You see? Glory for everyone. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Loghain. Naprawdę zbyt pejśliwy. Ja czuję, że my go zaraz będziemy zabijać, bo on się okaże zdrajcą. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We circle will of not Mage trust I... any lives to your spells, Mage. Save them for the Darkspawn. Enough. This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Loghain. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide. Troszeczkę zbyt mocno się jarasz, jak na mój gust. Yes, a glorious moment for us all. Tak, zdecydowanie. Ty masz mordę zdrajcy. Coś, że ten król w ciągu najbliższej, powiedzmy, pół godziny nam tutaj umrze. You and Alistair will go to the Tower of Ishaal. And ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle. This is by the king's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Taren Loghain's men won't know when to charge. So he needs two Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? No, ja chcę bitwę. That is not your choice. If King Kaelin wishes Grey Wardens to ensure the beacon is lit, then Grey Wardens will be there. We must do whatever it takes to destroy the Darkspawn, exciting or no. I get it, I get it. Just so you know, if the king ever asks me to put on a dress and dance the Remigold, I'm drawing the line. Darkspawn or no. Oj, co, mam nadzieję, że on nie zginie. I have my dignity. Absolutnie, bo bardzo mi się podoba ten gościu. Bardzo. Tak z tym epickie. The way we came when we arrived. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. We will signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. Stay with the Terran's men and guard the tower. If you are needed, we will send word. We saw our draws, that's what. If it does, leave it to us. I want no heroics from either of you. Cóż, ponieważ król się zapracuje jara, to zapewne będzie się jara jeszcze bardziej od smoka. Remember, tyle mogę powiedzieć. You are both Grey Wardens. Duncan, may he watch. O, dobra. Jak na miejsce.
Dobra, uaktywnić jest. Jak na miejsce, to na miejsce. A, rozumiem, że tutaj już nikogo nie ma. Wszyscy poszli na bitwę. No dobra. A fajnie, że nie słuchałem, gdzie jest ta wieża. Dobra, anyway. Znajdzie się. W sumie najlepiej to powinno się tą mapą robić, nie? Dobra, tylko mapę nie można tak sobie po prostu przesuwać. No także, więc trzeba będzie polatać i poszukać. Trudno. Do tej głuszy trzeba iść, no w sumie w głuszy się będą bić, nie? Tak, na logika. Albo i nie. Oczywiście, taka opcja też jest. Pamiętaj, Michał, pamiętaj, słuchaj, jak ktoś ci mówi, gdzie masz wykonać misję. Aha. Ej, on tu był jeszcze chwilę temu. Dobra. Chyba właśnie wyszedłem tam, gdzie trzeba. Dobrze. Kompletnie przypadkiem. No, widzę fortyfikacje solidnie. Wszyscy gotowi do bitwy. Zakład, że pojawi się arcydemon Morrigan i będziemy musieli tego arcydemona własnoręcznie zaciukać, co wcale nie będzie takie łatwe, w związku z czym połowa wojska zginie i przy okazji król, a Duncan zostanie poważnie ranny. Tak. Tak, myślę, że właśnie tak będzie. Wyuważę, by się fryzurka popsuje. Of course it will. The blight ends here. Jest tych brzydali, nie powiem. Król się troszkę zmarszczył. Chyba się przestraszył, biedę. Czy ty to duże? To jest troll albo ogr? To jest troll. Tego nie porąbiesz. Archers! No na co? Ja nie rozumiem, dlaczego zawsze w takich chwilach czekają z tymi strzałami? Powinni napierdzielać, ile wlezie. Dobrze. Aż karmi. For Ferelden. To wygląda na nieco beznadziejną szarżę.
jakieś takie mądre pytanie, po co kurde im były te wszystkie zasieki, skoro nawet z nich nie skorzystają, bo sami sobie przed połowę. Przypomina mi to Minas Morguls, nie, przepraszam, Minas Tirith. Z Władcy Pierścieni, tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Oj, a żeż trzepło. Dobra, jest źle. Jezus Maria. Panowie, kurna, żeście się postrali ze strachu? No, ruszaj się. Sobie biegaj. You're Grey Wardens, aren't you? The tower, it's been taken. What are you talking about, man? Taken how? The Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Tą wieżę. Then we have to get to the beacon and light it ourselves. Co to jest? Mak kręgu. Dobra. To z ciebie zrobimy, mój drogi, healera. O ile ty możesz być healerem, oczywiście. No tak, nie będziesz healerem, bo nie możesz być healerem, bo nie masz skilli do healowania. Gratuluję. Dobrze, nie będzie tak. Proszę, nie będziesz agresywny. Lecimy. Tu jesteście pomioty, dobra. Już po was jadę. Nie. Panowie, nie za odważni jesteście? Dobra. Jeszcze was więcej. Na razie nie jest źle. Nie wygląda, żeby jakoś mieli tutaj zrobić. Aczkolwiek to jeszcze nic nie znaczy, bo może się okazać, że będzie źle. To jeszcze tam wygląda źle. Włożę jeszcze tylko kompletnie zdrowe. A tu cię gendę postrzegam. Och, prosto wszystko. Cóż to jest? Uderzenie tarczy. No dawaj. Kurwa. Dobra.
błyskawica. Dobra. Przynajmniej jest lepiej. Widzicie to, co mówiłem w przednim odcinku? On tak macha tym kusturem, jakby chciała, nie mówić. Ale... Templariusz. Plus 2 do magii, plus 3 do odporności psychicznej. Siłę, trochę w kondychę, bo masz mało hapsów. I tak. Uderzenie prawości. Ładnie. Łucznictwo, nie. Obrona tarczą. Weźmiemy to i będziemy ci budować, mój drogi, na tanka w takim razie. Co ty tu masz? Zmierzone ramię. Uhuhu, to niedobrze, to niedobrze. Tylko, że nic z tym nie zrobię w chwili obecnej. Ciśnię do wieży. Bo zaraz level. Więc bardzo fajnie, bo będę mógł sobie jakieś kolejne skille i wreszcie tą nieszczęsną wytrzymałość sobie podbić, bo jest tak niska, że aż kurde boli. Jezus Maria, ile to trupów, ludzie. Kurde, impreza jak bitwa pod Grunwaldem po prostu. To są wszystko hurloki? No zajebiście, harloki. Jezus, jak pierdolę. No pozdro. Tak, jest fajnie. No dobra. Lecz się. Ja się biorę za maga, bo to komu to chyba może pomóc. Kenlock emisaje. Alistair jest tu. No tak, to jest fajnie, to jest fajnie. Co to jest? Magiczna tarcza. Tak, to się zdobywa. Coś czuję, że zaraz będzie wczytaj grę. Lecie. Dobra, wyżyłeś. Ale wiele ci to nie pomoże. Dobra, stary, wycofaj się. To się wycofał. Dobra. Ostatni plik zapisu. Mam nadzieję, że to przy wejściu do... Tak. Dobrze, czyli teraz trzeba trochę bardziej jakby rozsądnie podejść do sprawy i nie szarżować jak głupi, bo to się źle skończy. Nie szarżować również przez... tak. Dlaczego ty nie używasz magii, człowieku? Masz hurloka, to mu trzepnij z tego. Ty też masz hurloka, to mu trzepnij, nie wiem, z tego. Ty leć i tym trzepnij. Hurloka. A to mam takie samo. No ja pierdolę, to pułapka znowu. To za durna...
Zabij mapę. Zabij to. Powiem tak, oni mają zdecydowanie za duży damage. Dużo, dużo za duży. A ty masz zdecydowanie dużo za mało. Słabość. Wysysa energię z celu, zmniejsza atak, płonąca broń. To się zdecydowanie przyda. Jest to dobrze. Trzepaj go. Ale tak go jakoś rozsądnie trzepa, no nie kurde. No dlaczego ty w niego nie napierdalasz zakręciami? Kurwa. Wal mu ze spela tak krótko, kurde. Dobra, co my tu mamy? Broń pokryta tą trucizną. Komisariusz. Dobrze, ty biegniesz tutaj, a ty nie masz wytrzymałości. Czy ja coś mogę z tym zrobić? Kamień życia. Kół duszy. Nic nie mogę z tym zrobić. No ginżesz. Dlaczego ty za nimi nie biegasz? Teraz masz zaklęcie. Dobrze, to strzelasz. Może dlaczego on jest taki głupi, że sam tego nie umie zrobić, to? Będę musiał naprawdę, poza wizją, będę musiał solidnie posiedzieć nad taktyką, bo po prostu to, co robi ten gościu, to się w głowie nie mieści. Kodeks. Masz zarane, zmiażdżone ramię. To niedobrze. A ty masz pękniętą czaszkę. No dobra. Widzę, że panowie wesoło. Skąd oni się biorą, skąd się wszystko zabijam? Adam dostał tarczą. Jest level, którego nie mogę wziąć. Zostałem wrzuciłem.
jest za pewność. Dobra, zdechły. Spryt. Siła woli. Przedko wojowników, dobrze. To muszę podbić. I to bardzo zdecydowanie. Ruch w walce. Cios łaski. To będzie potem. Może zdejmę ten tryb na razie, bo to mi zmniejsza możliwości jakby ataku krytycznego, a atak krytyczny jest ważny w przypadku łotrzyków, więc zostawimy to sobie w ten sposób i zobaczymy po prostu, jak to się będzie sprawowało, czyli jeżeli po prostu lepiej sobie będę radził bez tego, no to nie będziemy hardcora cisnąć z tym. Zdechły Genlock. Tam coś się... O, tutaj z was lutu jeszcze nie pozbierałem. Możesz GDD? Zaczynamy, widzę romance. Dobra. Nie ma sprawy. Ty w ogóle trzepnij to jeszcze raz. No, trzepaj to. Dobrze. Dawaj, dawaj. Dobrze. Ten ogień, nie wiem, czy wy to widzicie oczywiście w tych obrażeniach, bo one... Nie przestaję się uwagę, ale sporo ten ogień daje. Niby tam po 2 punkty do każdego ataku, tylko że ja tych ataków wbrew pozorom dość sporo. I to faktycznie potrafi sporo zmienić. To już widzę. Sztylet pomiotów. Cóż to jest? Pół do przebijania pancerza. Nie, zręczności nie chcę tracić. Mikstura z lirium. Boże, ile ja tej mikstury z lirium tutaj mam? Dobra, to jest pierwsze piętro, więc wydaje mi się, że pierwsze piętro pojawi się w odcinku 4. Gdyż albowiem ten odcinek już wygląda na to, że jest dość długi. A ja się troszeczkę jaram. O, zobaczcie, jak się ładnie jaram. I on też. O, i nawet temu. Temu się pyski jara, zobaczcie, jak fajnie, nie? To jest dobre. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Żegnam się z wami. Oznaczony oraz Geraltka.